Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy w ciągu kilkunastu najbliższych minut. Dowiesz się, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia na rynkach, a działo się bardzo dużo i trzeba było uważać, żeby nie stracić. A także dowiesz się, co się wydarzy w ciągu najbliższych pięciu dni dokładnie na rynkach, giełdach i gospodarkach i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby móc na tych rynkach zarabiać. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA, a DNA to oczywiście dane tygodnia, najważniejsze wydarzenia... Aktywni widzowie, czyli to wszystko, co zawsze w DNA. I jeżeli chodzi o ten odcinek, ten konkretny odcinek, dokładnie dzisiaj, 19 stycznia, to z pewnością trzeba wspomnieć o tym, że jest to Frank. Ogedon. Mieliśmy w 2008 roku mieć bankowy Armagedon, kiedy Lehman Brothers spadał, w 2012 roku mieliśmy mieć Eurogedon, kiedy strefa euro miała się rozpaść, a tymczasem w 2015 roku dość niespodziewanie przyszedł Frankogedon, bo się okazało, że szwajcarski bank centralny zwalnia ze smyczy właśnie franka szwajcarskiego. Jak mocno to uderzyło we wszystkie gospodarki i na rynki o tym w tym programie i co to może znaczyć jeszcze dla polskiej giełdy i dla gospodarek również. O tym powiemy, bo o tym właśnie było mnóstwo pytań do DNA rynków w ciągu ostatniego tygodnia. Ale zanim przejdziemy do tego tygodnia, co przed nami, to zobaczmy, co się właśnie wydarzyło. Co właśnie w tym odcinku Franco Gedonu musi być wspomniane? No oczywiście kurs Franka. Do złotego. To, co dokładnie widzicie na tym wykresie, to właśnie 15 stycznia 2015 roku i rekordowy kurs franka, który w swoim rekordowym momencie sięgał 5 ,20 zł. 20 groszy, nawet w serwisie Bloomberg aż tak wysoko nie było, ale w niektórych kwotowaniach rzeczywiście pojawiło się powyżej piątki. Absolutny rekord rekordów. No niestety to oznacza też, że wszyscy frankobiorcy mogą specjalnie spokojnie nie spać, dlatego, że saldo zadłużenia w związku z frankami jest wybitnie duże. Na szczęście jednocześnie Bank Szwajcarski obniżył oprocentowanie, no i czym miał teoretycznie osłabić franka, ale w praktyce umocnił go znacznie. Szwajcarski Bank Centralny przestaje bronić kursu, no i mamy dokładnie 5,20 w rekordowym momencie, a potem trochę powiedzmy po tygodniu, uspokowo tygodniu, po zaledwie trzech dniach uspokojenie się sytuacji gdzieś w okolicach cztery. Среди Franco Geddon na pewno się jeszcze nie skończył, bo w tym tygodniu do akcji wejdzie Europejski Bank Centralny, czyli kolejny bank, który będzie też walczył na rynku walutowym. O tym, o tej interwencji Europejskiego Banku Centralnego już za chwilę powiemy w DNA Rynków. Ale sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się w ostatnim tygodniu. To, o czym wspominaliśmy, co będzie istotne, to oczywiście inflacja w Polsce. Tu w kolorze niebieskim. No i ta inflacja, to tak na dobrą sprawę, deflacja, bo jeżeli chodzi o wzrost cen w Polsce, to sięga on minus 1%. I oczywiście tak duży spadek inflacji w Polsce, który możecie obserwować dokładnie tutaj, jest w dużej mierze zasługą niczego innego jak spadających cen paliw. Dokładnie w tym miejscu widać, jak gigantycznie spadła cena ropy w ciągu ostatniego półrocza. I oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ropa ściąga polską inflację w dół, ale w przeważającej większości. To właśnie element spadku cen ropy wpływa na to, że inflacja w Polsce jest tak nisko. No i pewnie jeszcze nisko będzie przez parę miesięcy, w związku z tym, że cena ropy, jak widzicie, solidnie na 50% minusie. Cena ropy w dół, inflacja w Polsce w dół, a jeżeli chodzi o coś więcej niż Polskę, no to też mówiliśmy w ostatnim odcinku DNR-ingów o produkcji w Stanach i o sprzedaży detalicznej również w Stanach Zjednoczonych. No i tu trochę taki mieszany obraz w ostatnim tygodniu, bo jeżeli chodzi o produkcję, to Amerykanie. Amerykańscy producenci i przedsiębiorcy mogą się cieszyć, bo widać, że ten wzrost w skali rok do roku sięga 5% i jest ok, po prostu to jest bardzo dobry wynik. A jeżeli chodzi o sprzedaż, to ile Amerykanie kupują tu w kolorze pomarańczowym, to duże zaskoczenie, bo to co widzimy dokładnie tu. To jest nic innego jak spadek tej sprzedaży, no może spadek dynamiki sprzedaży, a nie samej sprzedaży, ale zaskakujące, bo w grudniu, kiedy nastroje konsumentów są wysoko, kiedy paliwa tanieją, no to przecież powinna sprzedaż rosnąć. E, otóż ta sprzedaż rośnie, tylko pamiętajmy, że jest liczona nominalnie, a więc po cenach, a kiedy cena paliw spada, to Amerykanie wydają mniej na te paliwa, więc na razie tym spadkiem, tym konkretnym spadkiem sprzedaży detalicznej, my się nie martwimy. Amerykanie mniej wydali na paliwa Stąd trochę mniej, nominalnie wydali, ale to nie jest żaden duży spadek, jeżeli chodzi o to, ile Amerykanie chcą wydawać. Jak dobrze się czują na wydawanie swoich pieniędzy, jak na te wszystkie informacje zareagowały rynki z ostatniego tygodnia. Oczywiście warszawski indeks giełdowy przez Franka niestety mocno ucierpiał, blisko 4% na minusie. Amerykański rynek SP 500 na minusie, ale dużo mniejszym. No i dzięki temu 6-miesięczny trend właśnie dla amerykańskiego rynku jest mniej więcej można powiedzieć na zero, a więc się te przewartościowanie ostatnie wyzerowało. Eurozłoty również pod wpływem e, zmiany na franku i też wzrost to blisko 1%, 4,30%, a najciekawsze aktywo ubiegłego tygodnia, no tutaj specjalnie nie muszę Państwa przekonywać oczywiście, frank. I 22% w górę w stosunku do złotego w ostatnie 12 miesięcy. 30 blisko procent w górę, czyli 6-miesięczny trend. Niestety, na franku, jeden tylko, ale za to bardzo mocny, niesamowicie trend w górę. Ten tydzień na rynkach tak dokładnie wyglądał. A jeżeli masz pytanie o to, co się będzie działo na giełdach, gospodarkach albo w Twoim portfelu, to pytanie możesz teraz zadać w formularzu pod wideo, jeżeli oglądasz ten odcinek DNA Rynków na żywo. A jeżeli oglądasz nas w ciągu tygodnia, zadaj pytanie na stronie dNarynków.com. Pytania tam zebrane gromadzimy i odpowiadamy w kolejnym odcinku. I dokładnie w drugiej części tego programu również będą pytania od widzów. Ale zanim przejdziemy do pytań od widzów, zanim zaczniemy pytać, co z tym frankiem, to dokładnie zobaczmy, co jeszcze w tym tygodniu, dokładnie w franko Gedonie w tym odcinku DNA Rynków, co nas czeka. Zacznijmy jak zawsze od poniedziałku, i w poniedziałek no na szczęście będzie trochę wytchnienia. W poniedziałek wolne w Stanach Zjednoczonych Dzień Martina Luthera Kinga, czyli po prostu mniejsze obroty, mniej się będzie działo. No to śmiało, poniedziałek mamy już za sobą i przechodzimy do wtorku. We wtorek dużo istotniejszych informacji, e, dużo więcej istotniejszych informacji, przede wszystkim dane z Chin. PKB w Chinach, sprzedaż i produkcja. I to, co nas najbardziej będzie interesowało, bo jak Państwo zapewne wiedzą, wiedzą, dzisiaj w poniedziałek chiński rynek spadł o 7,7%. Solidna przecena. Przestrzegaliśmy w jednym z ostatnich odcinków DNA Rynków, że wzrost w Chinach jest niebotyczny. 60% zaledwie w pół roku to nie jest normalne i będą silne korekty. Te silne korekty już się realizują, a te dane, które we wtorek mogą Chinom chińskiemu rynkowi pomóc, to przede wszystkim PKB, który mógłby się okazać przynajmniej równy temu, co oczekują wszyscy, czyli 7,2%. Wszystko powyżej 7% będzie niezłe. Sprzedaż detaliczna to zasadniczo 11% i to jest dobry wynik, a to na czym wszyscy skupią swoją uwagę, to dokładnie 7,4%. Procent produkcji, ta produkcja ma trochę podskoczyć, no i dobrze, jakby była jak najwyższa, im wyższa, tym większa szansa, że zobaczymy na chińskim rynku, właśnie w tym tygodniu solidne odbicie. No ale tyle w Chinach, tyle w państwie środka, a w Polsce, w Polsce również ważne dane we wtorek i przede wszystkim zatrudnienie i wynagrodzenie w Polsce. Jak sami widzicie, i zatrudnienie, i wynagrodzenie ma rosnąć, czyli to jest dobra informacja. A o czym we wtorek usłyszymy najwięcej? Ano dokładnie. O tym wykresie. To jest, proszę Państwa, średnie wynagrodzenie w Polsce. Ile w Polsce się średnio zarabia? O tym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków DNA Rynków, kiedy ta liczba przekroczyła 4000 zł. Dokładnie 4004 zł to średnie wynagrodzenie. A teraz za grudzień, jak dokładniej pokazują poprzednie grudnie... Dość solidnie będzie można oczekiwać wybicia, i nawet ten wzrost o 3% sprawiłby, że wszyscy będą mówili, że w Polsce średnie wynagrodzenie to już 4300 zł. No i czy rzeczywiście trzeba e, tym frankobiorcom pomagać, kiedy złotówki tak drogie, kiedy złotówek tak dużo w naszych portfelach. Średnia, rekordowa pensja już we wtorek. W środę można powiedzieć bardziej międzynarodowo, bo mamy posiedzenie Banku Japonia, więc wszyscy, którzy inwestują w Japonii, na pewno się nad tym posiedzeniem powinni chwilę pochylić, czy przypadkiem Bank Japonii nie szykuje kolejnych niespodzianek jak Bank Szwajcarii, ale również w Polsce, polska produkcja, która ma urosnąć o 5%. No i to jest akurat bardzo dobra informacja, bo ostatnio ta produkcja była słaba, Teraz um, słabszy złoty ma szansę polskiej produkcji pomóc. A więc śmiało patrzymy na to, że wszystko powyżej 5%, powyżej tego konsensusu rynkowego, będzie odebrane dobrze. No i wtedy można śmiało powiedzieć: powyżej 5% wracamy na ścieżkę wzrostu, czyli uśmiechnięta buzia. Jednak to nie środa będzie najważniejszym dniem tego tygodnia. Najważniejszy dzień tego tygodnia to czwartek. A to dlatego. Że w czwartek poza Szwajcarskim Bankiem Centralnym, który tydzień temu, tydzień od tego wydarzenia, od właśnie 22 stycznia. Zaczął e, uwalniać Franka w, w dosyć niespodziewany sposób. Tak dokładnie w czwartek. Europejski Bank Centralny i jego decyzja odnośnie quantitative easing, czyli odnośnie drukowania euro. Już Trybunał mm, Sprawiedliwości w Europie powiedział, że drukowanie pieniędzy przez Europejski Bank Centralny i skupowanie za te pieniądze obligacji jest legalne, a więc w związku z tym Moim zdaniem nadchodzi europowódź, tak więc już mieliśmy powódź franków, a raczej powódź chętnych po franka, a teraz to, co widzą Państwo na tym wykresie, to właśnie to, ile pieniędzy dodrukował Europejski Bank Centralny. I widać bardzo wyraźnie, że czas, kiedy miał być Eurogedon 2012 rok, to solidny wzrost ilości euro. To dokładnie wtedy Wszyscy mówili o rozpadzie strefy euro, a teraz wszystko wskazuje na to, że Europejski Bank Centralny będzie drukował, na co liczą rynki, no przynajmniej na te marne 800 miliardów euro albo przynajmniej 1 bilion euro. Takie oczekiwania. Sprawdziłyby, sprawiłyby, że rynki faktycznie zobaczyłyby dobre światełko, te zielone światełko w tym tunelu niepewności i Europejski Bank Centralny zacząłby powiększać swój bilans, czyli ta pomarańczowa linia zaczęłaby. Rosnąć. A więc mówiąc wprost, euro Gedon nam nie grodzi, Franco Gedon już za nami, a teraz euro powódź dlatego ten tydzień również bardzo istotnym tygodniem na rynkach, bo też wchodzi drugi zawodnik wagi superciężkiej na rynek walutowy, czyli dokładnie Europejski Bank Centralny. Cały tydzień kończymy dokładnie piątkiem i w piątek już można powiedzieć spokojnie, wszyscy będą przeżywali decyzję Europejskiego Banku Centralnego, a w międzyczasie możemy zobaczyć, jak wyglądają perspektywy wzrostu gospodarczego dla Chin. Strefy euro oraz niemieckiej gospodarki. I ci z Państwa, którzy oglądają DNA rynków regularnie, wiedzą, że w tych indeksach, jeżeli cokolwiek jest powyżej 50 punktów, to oczywiście jest dobrze. No i na razie dla chińskiej gospodarki, no, specjalnie dobrze nie jest, bo jak widać, zapowiedzi dla tej gospodarki są nie najlepsze. Strefa euro i niemiecka gospodarka powinny. Mieć się trochę lepiej, choć patrząc przez produkcję przemysłową, właśnie w Niemczech i w strefie euro, należy mieć wątpliwości, czy tutaj nie będzie przypadkiem jakiegoś spadku. Wydaje mi się, że może być, A jeżeli, ale jeżeli dzień wcześniej Europejski Bank Centralny zacznie drukować pieniądze, nikt się tym nie będzie przejmował. Wszyscy będą żyli decyzją Europejskiego Banku Centralnego. Co zatem jest najważniejsze w tym tygodniu? Przez najbliższe pięć dni na pierwszym miejscu. Europejski Bank Centralny i drukowanie pieniędzy absolutnie najważniejsza decyzja. Potem chińska produkcja, czy w Chinach faktycznie jest szansa na to odbicie po poniedziałkowym spadku o ponad 7% i Polska produkcja, czyli dokładnie jak się czujemy my z naszą produkcją, ile faktycznie jest tej produkcji na plusie. Wszystko powyżej 5% będzie odebrane euforycznie, choć ostatnio trochę rozczarowań również z polskiej gospodarki, ale nie spodziewamy się tego po tych danych właśnie w tym tygodniu. Jak to wpływa na portfel DNA rynku, który wystartował w zeszłym tygodniu? Na razie nijak 12 stycznia ruszyliśmy i nasza gotówka, Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja i Polska ciągle w portfelu, czyli ciągle inwestujemy. Zrobimy przegląd tego, ile udało się na tym portfelu i tych indeksach konkretnych zarobić, i o tych najważniejszych wydarzeniach, o tym co ważne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy, na pewno usłyszysz w kolejnym odcinku DNA Rynków, który już za tydzień 26 stycznia. I na ten odcinek już teraz serdecznie zapraszam, a za chwilę druga część programu, gdzie będą pytania od widzów. Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli właśnie pytania od widzów. Pytania, które w trakcie trwania programu możecie zadawać w formularzu pod wideo i na te pytania na żywo za chwilę będą odpowiedzi, a jeżeli oglądasz odcinek DNA Rynków już w ciągu tygodnia, zadaj pytanie na stronie dnarynków.com. Na tej stronie zbieramy pytania i te najciekawsze klasyfikujemy do programu i na te pytania są odpowiedzi. A więc to, o co pytaliście na stronie DNA Rynków już za chwilę, bo jeszcze zapytaliście, co to takiego jest stop, Stopa ujemna i to trafia do cyklu naszego spokojnie, to tylko ekonomia. W tym odcinku dokładnie czym jest ujemna stopa procentowa, bo właśnie Szwajcarski Bank Centralny wprowadza ujemne oprocentowanie i co to takiego znaczy? Najprościej mówiąc, w normalnej sytuacji, kiedy na przykład stopa procentowa wynosi 1 i zainwestujemy 100 zł, dolarów czy franków, to nie ma żadnego znaczenia, to po okresie jednego roku będziemy mieli dokładnie 101 i to będzie nasz, można powiedzieć, zysk. Pytanie, czy to będzie zysk, to zależy od inflacji, ale będzie pieniędzy nominalnie więcej. Ujemna stopa procentowa, czyli to, co wprowadził Szwajcarski Bank Centralny, to dokładnie oprocentowanie ujemne, które działa niestety dokładnie w taki sam sposób, a więc wpłacamy 100 i po roku. Na rachunku mamy już nie 101. Na rachunku mamy 99. A więc, tak, to jest nic innego jak płacenie za lokatę. I już szwajcarskie banki wprowadzają takie obostrzenia do swoich, dla swoich klientów. A więc, ujemna stopa procentowa to niestety płacenie za lokatę. Wszystko wskazuje na to, że właśnie coraz więcej banków, które operują na frankach szwajcarskich, ale również także na euro, będzie wprowadzało ujemne oprocentowanie. To niestety jest groźne dla naszych oszczędności, bo pieniędzy. Konsekwentnie z roku na rok będziemy mieli mniej. E, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli myślimy o tym, aby lokować pieniądze po ujemnej stopie, to absolutnie nie powinniśmy się na to godzić, e, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą nasze własne inwestycje. Zatem uważajmy, ujemne oprocentowanie uderza niestety i to mocno w nasze portfele. To taka lokata, za którą wy musicie płacić dla banku, a nie taka, za którą bank zapłaci wam. I to było właśnie pytanie do cyklu Spokojnie, to tylko ekonomia, bo wprowadził Szwajcarski Bank Centralny ujemną stopę procentową i wszyscy chcieli wiedzieć, co to takiego jest. Dokładnie działa to w ten sposób. A teraz możemy śmiało przejść do pytań od widzów: do pytań, które zadaliście w ciągu ostatniego tygodnia na stronie dnarynków.com. No i proszę od reżyserki o podrzucenie tych pytań. Najważniejsze pytanie, które przewijało się przez e, cały tydzień, a w zasadzie cały tydzień od czwartku, to. Jak tak silne umocnienie franka wpłynie na polską gospodarkę? Ponad 500 tysięcy osób z kredytem w tej walucie może zmniejszyć konsumpcję, a tym samym pogorszy się dynamika PKB, bo wzrosną obciążenia ratalne gospodarstw domowych. Instytucje finansowe mogą przecież też pogorszyć swoje wyniki wskutek niewypłacalności niektórych takich kredytów. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia takich konsekwencji i czy inwestowanie na GPW w tym momencie to dobry... Pomysł. E, niestety, śmiało trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o uderzenie w polskie m, gospodarstwa domowe w związku z wysokim kursem Franka, to taka sytuacja. Będzie miała miejsce dokładnie tak, bo w tej chwili rata kredytowa mniej więcej urosła o 20%, i to, że szwajcarski bank centralny obniżył oprocentowanie do ujemnych poziomów, no to czasem może oznaczać po prostu, że nie płacimy żadnego oprocentowania poza marżą banku, ale to nadal oznacza, że musimy płacić my. Rata wyższa o 20% to niestety trochę niższa konsumpcja i to w polską gospodarkę może uderzać, bo polski konsument, popyt krajowy to bardzo ważna noga, na której stoi. Polska gospodarka jednak jakoś specjalnie rąk bym nie załamywał, bo jeżeli chodzi o ten wpływ tego czynnika, to nawet gdyby frank utrzymał się tak wysoko przez najbliższy cały rok, to będzie to oznaczało mniej więcej spadek polskiego PKB o jakieś 20%. Z tego tytułu po prostu Polacy zaczną mniej wydawać. To nie jest na tyle dużo, aby można było mówić o jakiejkolwiek recesji czy silniejszym spowolnieniu. A po drugie, trzeba pamiętać, że jednocześnie. Z tym mamy jednak bardzo silnie, nadal taniejące paliwa, a więc to, co musimy zapłacić więcej, na racie jednocześnie można powiedzieć, że do portfela nam wróci przez niższe ceny ropy. A więc łączny wynik jednego i drugiego pewnie wyjdzie mniej więcej na zero. Zatem, uderzenie w polską gospodarkę, to nie jest coś, czym bym się martwił, a uderzenie w polski segment bankowy, czyli właśnie to, czy instytucje finansowe będą miały problem. No, wszystko na to wskazuje, że na razie nie. Raport Komisji Nadzoru Finansowego pokazuje, że polski sektor bankowy jest raczej bezpieczny. Nawet jakby frank kosztował 5 zł, to nie będzie to groźne. I jedyne, co się może z tym wiązać, to niestety, z tą zmianą kursu franka, to to, że sektor bankowy na giełdzie będzie niestety słaby. Więc w związku z tym, to inwestowanie na polskiej giełdzie może być trochę mniej zyskowne, bo będzie mniej dywidend od banków, będzie więcej rezerw w bankach i niestety kursy banków będą niżej. To też oznacza, Oznacza, że jeżeli chodzi o warszawski parkiet, gdzie banki ważą 30%, to trudno będzie o jakieś dynamiczne wzrosty. Niestety to jest problem dla polskiego rynku, więc sektor bankowy na razie w odstawce. Na razie na polskim giełdzie trzeba szukać czegoś innego niż banki, ale niestety w polską giełdę to już uderzyło i jeszcze będziemy widzieli kolejne reperkusje. To jeżeli chodzi o wpływ franka na sprawę polską, długo, ale konkretnie i teraz zobaczmy, co jeszcze Was interesowało, o co jeszcze pytaliście w ostatnim odcinku, przez ostatni tydzień do, na dnarynków.com. Gram aktywnie na funduszach akcyjnych. Często kupuje, sprzedaje i zmieniam wykorzystując rynkowe trendy. Czy sądzi pan, że efekt nowego roku w Chinach jest podstawą do wycofania się chwilowo z tego rynku, licząc na powtarzające się w tym okresie słabsze dane z gospodarki i giełdy, po to, aby możliwie po możliwej korekcie ponownie nabyć fundusze rynku chińskiego taniej? No, tu już można powiedzieć, mamy już dobrą informację. Fundusze rynku chińskiego już są tańsze, bo spadły o 7%. Tyle tylko, że proszę pamiętać, że to jest jednorazowy na razie spadek. Chiński Urósł przez ostatnie pół roku. O to, jak dokładnie widzicie tutaj, o ponad 60. Jak coś rośnie 60% w zaledwie 6 miesięcy, to nie jest to zdrowy wzrost i trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście może to nastąpić korekta. I to, co widzimy tutaj, to właśnie już te minus 7%. Na razie, jeżeli szukać powodu do wyjścia z rynku chińskiego, to właśnie raczej to, że teraz jest tam bardzo duża zmienność, a nie to, że jest tam chiński nowy rok. Bo faktycznie nowy rok będzie, będą słabsze dane, tyle tylko, że chiński nowy rok jest bardzo różny ruchomym świętem. To może oznaczać, że podaje się dane, w sensie to oznacza, że podaje się dane za styczeń i za luty łącznie, bo nigdy nie wiadomo, czy ten nowy rok wypadnie bardziej w styczniu, czy bardziej w lutym. W tym roku akurat wypada w lutym i te dane za ten okres na pewno będą słabsze niż poprzednie miesiące, ale porównując je do poprzednich lat i poprzednich nowych, nowych roków w Chinach, niestety aż tak dużej, dużego przełożenia to na zachowanie się chińskich akcji nie ma. Stąd nie nowy rok byłby powodem do wyjścia z chińskiej giełdy czy też zmniejszenia zaangażowania w chińską giełdę, ale raczej to, że jest tam bardzo duży wzrost i bardzo duża dynamika. Mówiliśmy o tym w 2013 roku w w 2012 roku mówiliśmy o tym w Japonii, w 2013 roku w Japonii i w Turcji, a w 2014 roku wspominaliśmy o Chinach. Na Chinach nadal będzie można pewnie dużo zarobić w 2015 roku, ale trzeba się liczyć z bardzo dużą zmiennością. Ta zmienność, nawet 7% dziennie, to to, z czym musimy się mierzyć i na co musimy być przygotowani. Skoro już wiemy, co z Chinami i czy warto aktywnie kupować i sprzedawać, no to sprawdźmy, o co jeszcze pytaliście w ciągu ostatniego tygodnia. Дня. I jeszcze jedno pytanie było o złoto. Czy inwestycja w fizyczne złoto, sztabki, monety w perspektywie 30-40 lat ma sens? Ile można na tym zarobić? Na 30-40 lat inwestowanie to naprawdę długoterminowe inwestowanie. Jeżeli chodzi o taką perspektywę, to złoto pewnie ma sens. Te sztabki fizyczne, czy też nie wiem, monety mogą mieć więcej sensu niż złoto kupowane w formie np. funduszy inwestycyjnych, ale proszę spojrzeć na ten wykres. To jest cena złota na przestrzeni ostatnich 60 lat. I choć co do zasady widać, że ta cena rośnie, i momentami sięgała 1700 dolarów na zamknięcie półrocza, teraz sięga 1200, 1300 dolarów. To spójrzcie, proszę, tutaj, to są lata 70., a potem. Bardzo długi okres, kiedy cena złota przez bodajże 28 lat nie była wyżej. A więc na razie widać tylko, że mogą się zdarzyć takie okresy, że po że kupno złota po gigantycznym wzroście może oznaczać, że kilkanaście lat nie mamy zysków. Teraz widać wyraźnie, że ceny tego złota, o którym mówimy, w ciągu ostatnich lat wzrosły bardzo zatem te długoterminowe kupowanie złota powinno następować tylko i wyłącznie rzeczywiście, kiedy myślimy o bardzo długim terminie, parę lat w przypadku złota, jak sami widzicie, może nie A Więc trzeba to bardzo uważać na 40 lat pewnie część portfela schowałbym w złocie. Które miałbym gdzieś w domu albo przynajmniej w banku, ale nie w fundusze. Za dużo może się wtedy wydarzyć. A poza tym może akurat trzeba będzie takie złoto gdzieś po prostu wywieźć, bo nie wiadomo, co się będzie w skali 40 lat działo w tej części Europy. Zatem, skoro już wiemy, co ze złotem, to zobaczmy, jakie pytania przysyłacie teraz bezpośrednio w trakcie trwania programu. O co pytacie w DNA Rynków na żywo. A zatem, prośba do reżyserki o podrzucanie pytań. Dzień dobry panie Pawle. Chciałbym się dowiedzieć, co mogłoby spowodować fundamentalnie, że frank zacząłby spadać. Czy rozpoczęcie QE w Europie spowoduje spadek, czy wzrost kursu franka? Jak pan radzi? Czy nadwyżki finansowe lepiej przeznaczać na dokupowanie CHF-ów co miesiąc i nadpłacanie kredytu bez względu na kurs, czy jednak trochę poczekać? Mam kredyt od 2008 roku i stąd moje pytanie. Pozdrawiam, Adam. No, Franco Gedon rzeczywiście w przypadku kredytów z 2008 roku daje o sobie mocno znać. Odpowiadając na tą drugą część pytania, czy lepiej poczekać, czy nadpłacać, to wydaje mi się, że lepiej nadpłacać każdą, przy każdym miesiącu. Jak możemy, to trochę warto nadpłacić. Zawsze tych franków będzie trochę mniej, a nie ma gwarancji, że ten frank nie będzie na przykład kosztował 5,50 czy 6 zł. Jakbyśmy rozmawiali o franku po 4 zł jeszcze 3 lata temu, wydawało się to abstrakcyjne. A Tymczasem okazało się dużo bardziej realne niż można by się spodziewać. Zatem, tak, nadpłacać. A co mogłoby fundamentalnie spowodować, że frank będzie rzeczywiście mocniejszy? Jak najbardziej tak. QE przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny myślę, że mogłoby właśnie pomóc. O, tablica znowu robi psikusa. Europejski Bank Centralny mógłby jak najbardziej swoim dodrukiem pieniądza sprawić, że frank będzie słabszy. Większa pewność co do tego, że w Europie będzie ożywienie sprawiłoby, że te pieniądze popłyną jednak trochę do euro, a nie do franka. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wydaje się w tej chwili ważniejsza, to że długoterminowo w skali jednego, dwóch lat dla szwajcarskiej gospodarki to może być długi termin po tak dużych zmianach. Niestety produkt krajowy brutto i sama perspektywa Szwajcarii powinna pójść w dół, a więc szwajcarski frank powinien być tańszy. No i trzeci, najważniejszy punkt, to oczywiście ujemny Libor, minus Libor dla franka. Jeżeli ujemne oprocentowanie utrzyma się dłużej, no to w końcu inwestorzy powinni pójść po rozum do głowy i jednak tego franka zacząć sprzedawać, bo po co trzymać coś, co traci na wartości. Zatem fundamentalnie. Te trzy przyczyny mogłyby sprawić, że frank będzie słabszy, ale mimo to wydaje się, że te 4 zł, przynajmniej na razie, będzie taką twardą barierą, poniżej której franka w tym pierwszym półroczu 2015 roku po prostu nie zobaczymy. To taka nowa norma na rynku walutowym. 4 zł za franka to będzie. Tanio. Tyle tylko pytanie: czy już teraz, czy dopiero e, za chwilę? No ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Na razie zmienność jest duża, a za chwilę będzie pewnie większa, jak Europejski Bank Centralny wejdzie do akcji. Więc poczekajmy do czwartku. Do tego czasu żadnych nerwowych ruchów e, i raczej obserwowanie sytuacji. A jak możemy, to w ciągu miesiąca, w trakcie kolejnych lat nadpłacanie kredytu jest zawsze dobrym pomysłem. Zobaczmy, co jest dalej. Panie Pawle, we wrześniu 2015 roku planuję wyjazd do Stanów i zastanawiam się, czy powinienem kupić dolary już teraz, czy lepiej poczekać do wakacji. A może najlepiej będzie dokupować dolary co miesiąc. Która z tych opcji będzie najlepsza? Pozdrawiam, Krzysztof. E, tutaj już nie jest problem z walutą, która jest kredytem, ale z walutą, którą potrzebujemy. I widzę i cieszę się, że Państwo doskonale czują klimat łyżeczką. A nie hochlow. Czyli powoli, po kolei, pomału, a nie wszystko od razu. Jeżeli chodzi o te dolary, właśnie ta strategia, powiedzmy strategia zbierania waluty, kiedy mamy tutaj styczeń i kiedy mamy tutaj wrzesień 2015 roku, to śmiało tych e, dolarów dokupiłbym pewnie trochę po decyzji Europejskiego Banku Centralnego, trochę po świętach wielkanocnych, trochę na wakacje i jeszcze trochę gdzieś przed samym wyjazdem. To wszystko. Rozłożone po powiedzmy 4 razy 25% myślę będzie najlepszym rozwiązaniem, bo w tej chwili dolar rzeczywiście jest mocny, ale po decyzji Europejskiego Banku Centralnego może być trochę lepiej. Może rynek przereaguje w drugą stronę święta wielkanocne, czy też te okolice, powiedzmy kwietnia, to już na tyle dużo czasu, że będziemy wiedzieli, co ze stopami procentowymi w Stanach. Połowa roku to dolar już, jeżeli nie będzie dużo mocniejszy, to powinien się utrzymywać na obecnych poziomach, dużo mocniejszy przez podwyżki stóp procentowych, a na sam koniec zostawiłbym sobie jeszcze taki ostatni akord, bo a nuż widelec okaże się, że polska gospodarka w tym czasie rozwija się wybitnie mocno i Rada Polityki Pieniężnej zamiast obniżać, zacznie na przykład podwyższać stopy. To w tej chwili niemożliwe, ale jeszcze tydzień temu niemożliwe było również uwolnienie kursu Franka, więc trzeba myśleć o niemożliwości w trochę innych kategoriach. Więc tak, łyżeczką, a nie chochlą. Zobaczmy, co jeszcze chcielibyście wiedzieć i o co pytacie. E, witam Panie Pawle. Jak frankogedon, obniżka stóp y, y, przez Radę Polityki Pieniężnej i ewentualnie Europejski Bank Centralny wpłynął na rynek akcji, szczególnie na sektor bankowy? Kto może na tym skorzystać? E, niestety, jeżeli chodzi o polski sektor bankowy, to skorzystać na tym za wiele osób z frankogedonu po prostu nie może. Polskie banki będą musiały mieć wyższe rezerwy, będą miały mniejsze zyski, będą płaciły mniejsze dywidendy, a niestety te banki to 30... Procent warszawskiego indeksu giełdowego, co oznacza, że jeżeli 30% indeksu nam ciąży i nie jest chętnie kupowane, to jednocześnie bardzo trudno e, szukać tam wzrostów. Plus do tego niestety KGHM, który też sporo waży na giełdzie, a ostatnio cena miedzi spada, no to też nie jest to dobra zapowiedź, bo to kolejne kilkanaście procent na warszawskiej giełdzie. Zatem kto może skorzystać na umacniającym się franku? To na razie chyba mówiąc wprost nikt. Wszyscy są absolutnie tym zaskoczeni, są przez to gigantyczne straty frankobiorców, ale również banków inwestycyjnych, które nie były absolutnie na to przygotowane. Więc co do zysków, to tylko Szwajcarski Bank Centralny może ewentualnie na tym trochę zyskać, ale to dopiero w tej dłuższej perspektywie. Na razie pozostaje czekać na rozwój sytuacji. Jak wszyscy zareagują na Europejski Bank Centralny, który może trochę... Znormalizuje sytuację i wejdzie po tej drugiej stronie barykady. A sama decyzja Europejskiego Banku Centralnego, gdyby była, to skorzystać mogłyby na tym również polskie obligacje i ogólnie obligacje w całej Europie, bo taki dodruk pieniędzy sprawiłby, że znowu rentowności by się obniżyły. Czyli to jest jedyny sektor, gdzie rzeczywiście można by liczyć na jakieś zyski. Ale uwaga, rynek finansowy bardzo często kupuje plotki. Sprzedaje fakty, więc te kupowanie plotek może już mieć teraz miejsce, a sprzedawanie faktów już po decyzji Europejskiego Banku Centralnego, więc warto się spieszyć, za dużo czasu już nie zostało. No chyba, że Mario Draghi zaskoczy wszystkich i powie, że dopiero za miesiąc będzie drukowanie, wtedy jeszcze miesiąc wzrostu cen obligacji przed nami. Zobaczmy, co jest dalej. Beniusia pyta, witam, witam serdecznie, jak tylko w tygodniu, e, który przed nami, ocenia Pan zachowanie pary euro, dolar i indeksów DAX S&P, czy po posiedzeniu Banku Japonii w środę czeka nas zwyżka dolara do jena? O, prognozowanie kursu walutowego w skali tygodnia to raczej zajęcie dosyć ryzykowne. E, odpowiadając wprost, myślę, że tak, rzeczywiście dolar-jen po utwierdzeniu się w przekonaniu, że japoński bank centralny dalej drukuje, może być wyżej, czyli dolar, dolar będzie droższy, a pozostałe indeksy, o które Pani pyta, Czyli amerykańska giełda i niemiecka giełda, no to niemiecka zdecydowanie pod wpływem decyzji Europejskiego Banku Centralnego spodziewałbym się, że może być wyżej w związku z dodrukowaniem pieniędzy. A jeżeli chodzi o, Japo o amerykański rynek, no to z Ameryki, jak widać, w tym tygodniu danych prawie w ogóle nie ma, więc amerykańska giełda na razie raczej. Płasko. Wszyscy będą ustawiali się, e, będą zastanawiali się, co też w tej nowej rzeczywistości, po tym Franko-Gedonie, dokładnie zrobić. A więc, taki krótki przegląd poszczególnych rynków na najbliższy tydzień, e, choć to dużo zależy od tego, co się będzie działo rzeczywiście w Europejskim Banku Centralnym. Teraz zobaczmy, co jeszcze Was interesowało, o co pytacie dokładnie w tej chwili. Witam Panie Pawle. Czy w świetle dzisiejszej decyzji o zakazie stosowania dźwigni na chińskim rynku, trzeba uciekać z tamtego rynku. Czy może warto przenieść się do Europy i oczekiwać na QE? O, o, o zakazie chińskim, o zakazie dźwigni na chińskim rynku i jeszcze powiem szczerze, nie czytałem, to rzeczywiście decyzja z dzisiaj, ale nie wiem o co chodzi w konkretach. Stąd też tak duże spadki na chińskim rynku, ale czy to już powód, żeby się przenieść do Europy? Jeszcze bym powiedział, że nie, jeżeli to są jakieś inwestycje, które są ulokowane daleko od Europy, to niech tam pozostaną. Chiny są Zdecydowanie lepszym wyborem niż Ameryka Południowa, niż na przykład jakieś wchodzenie w inwestycje w peryferię Europy, czyli nie rdzeń, tylko peryferie, czy na przykład inwestowanie w obligacje. To jest zdecydowanie lepszy kierunek, ten chiński, w tej chwili niż właśnie te pozostałe elementy. A to, że zmniejszenie dźwięki nie spowodowało gwałtowne spadki, to zupełnie naturalna reakcja. Z tego powodu jeszcze bym się do Europy z Chin nie przeprowadzał ze wszystkimi swoimi inwestycjami. Zobaczmy, co jest dalej. Witam, mam pytanie na temat inwestycji długoterminowych, a w szczególności akcji rynków wschodzących Japonii i Stanów, czy dobry kierunek inwestycji, czy dobry kierunek inwestycji w 2015 roku. Jeżeli chodzi o Japonię i Stany Zjednoczone, to wydaje się, że jak najbardziej tak w portfelu DNA rynków, który pokazaliśmy w ostatnim tygodniu, jest miejsce na Stany Zjednoczone, jest miejsce na Japonię, choć my tu inwestujemy łyżeczką, a nie chochlą, warto o tym przypomnieć. A rynki wschodzące? No z rynków wschodzących też tych wyborów trochę jest. Jest i Turcja, jest i Polska, które rzeczywiście są rynkami wschodzącymi. Ta Polska można powiedzieć trochę bardziej z sentymentu, a nie z powodu tego, żeby rzeczywiście widzieć tu jakieś mega potencjalne wzrosty, ale widać, że na razie co do Polski chętnych nie ma, i ogólnie co do rynków wschodzących na 2015 rok raczej trzeba być ostrożnym. Rok silnego dolara, rok słabnących surowców to bardzo wybiórcze traktowanie rynków wschodzących, taka Rosja, Brazylia, czy nawet. Czy nawet pozostałe, mniejsze rynki wschodzące mogą być pod dużą presją. Właśnie w związku z tym, że dolar jest mocny, czyli jeżeli ktoś jest zadłużony w dolarze, to ma problem. I pod względem tego, że jak ktoś eksportuje surowce, to nie ma pieniędzy na spłacanie swoich zobowiązań. Więc rynki wschodzące ostrożnie, Japonia i Stany na razie tak. Na 2015 rok tak. Zobaczmy, co jeszcze was interesowało, o co jeszcze pytacie? O jeszcze masa pytań. Karol pyta, czy w najbliższym czasie lepsze perspektywy czekają duże spółki? czy misie. Duże spółki czy misie, jeżeli chodzi, rozumiem, o warszawski parkiet. Na razie jeden i drugi można powiedzieć równie słabo. Duże spółki niestety tracą sporo, bo są tam właśnie banki. Te banki niestety nie będą wypłacały aż tak dużych dywidend więc w związku z tym będzie możliwy problem. A misie? A misie na razie muszą poczekać na to, aż rzeczywiście niższy kurs złotego, czyli słabszy złoty rzeczywiście im zacznie pomagać na to. Niestety jeszcze trzeba będzie poczekać przynajmniej z półtora miesiąca, więc ten pierwszy kwartał ten pierwszy kwartał 2015 roku na razie i w tych dużych, i w WIG-20, i w małych, i średnich można powiedzieć, że na razie na takie 0. No chyba, że te ostatnie spadki dość szybko nadrobimy, no ale na to bym jeszcze w tej chwili nie liczył. Więc czy małe, czy duże, na razie polska giełda ramię w ramię. Tyle z polskiej giełdy. Zobaczmy, co jest dalej. I jeszcze Kamil pyta, czy w przypadku Franka nie powinniśmy spodziewać się poprawy wyników sektora bankowego. Banki są odpowiednio zabezpieczone, nawet w przypadku przejmowania mieszkań będą zarabiać. Dodatkowo banki przekazywały przecież kredyty w złotych, a teraz otrzymają ich znacznie więcej ze względu na umocnienie Franka. Oczywiście zawsze możemy liczyć na pomoc państwa dla sektora bankowego. No oby nie, oby to ostatnie się nie zrealizowało, bo te gigantyczne straty, właśnie straty w sektorze bankowym w związku z ewentualnym niespłacaniem kredytów i przejmowaniem mieszkań i sprzedawaniem ich po niższych cenach, niestety spowodowałyby spadki. Sektor bankowy nie zarobi tak naprawdę na umacniającym się franku, dlatego że sektor bankowy sam pożyczał te franki. To nie jest tak, że polskie banki miały franki i pożyczyły je obywatelom, a teraz jak obywatele oddadzą więcej złotówek, to banki będą bogatsze. Nie, 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 to tak nie będzie. Wyglądało. Banki same w sobie pożyczały franki i te franki pożyczały obywatelom, więc są tylko przekaźnikiem to, co dostają w złotówkach, zamieniają na franki i oddają dalej. Zatem, niestety, sektor bankowy, mimo dobrej kapitalizacji, na tym nie zarobi. Co najwyżej, może stracić trochę mniej niż na przykład banki w Austrii, które mają z tym dużo więcej e, problemów. A więc polski sektor bankowy, niestety, pod presją. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało. Paweł pyta, czy uważa Pan, że można inwestować w Indiach i może, jak może w najbliższym czasie zachować się złoto? Z złoto, jeżeli chodzi o ostatnie zmiany, no to na razie widać dość wyraźnie, że jeżeli e, pojawia się większa zmienność na rynkach walutowych, to złoto urosło o 5%. E, więc złoto na razie może zyskiwać, ale to jeszcze chyba nie jest ten trend długoterminowego wzrostu z bardzo prostego powodu, bo inflacja ciągle jest nisko. A co do Indii, e, ostatnio też w jednym z ostatnich odcinków DNA Rynków pokazywaliśmy, że Indii Indyjski rynek w 2014 roku był bardzo dobry. Na razie e, można powiedzieć, że raczej powinien odpocząć po tych wzrostach, i na razie akurat w indyjską giełdę i windyjską gospodarkę bym się specjalnie nie pakował. E, wydaje się, że może być tam w tym pierwszym półroczu 2015 roku zdecydowanie więcej spokoju i stabilizacji niż miało to miejsce wcześniej, a więc lepiej poszukać czegoś ciekawszego. Zobaczmy, co jest dalej. I jeszcze Rafał pytam. Panie Pawle, część osób wypowiadających się o rynku surowców uważa, że powoli zaczyna się szukanie twardego dna na tym rynku, na co przytłaczają, na co przytłaczają sytuacje na rynku miedzi, gdzie spadki przybrały na sile? Moje pytanie dotyczy tego, czy drugi lub trzeci kwartał będzie przełamaniem rynku i zacznie się domykanie rynku? Po czym? Nastąpi mocniejsze odbicie. Wzrost ropy i miedzi poprzez na przykład Chiny. Czy już w pierwszym, czy dopiero w drugim, a może w trzecim czy w czwartym kwartale 2015 roku będzie dno na rynku surowców, tego w tej chwili absolutnie powiedzieć nie potrafię. Na razie rzeczywiście ropa spada, ale po spadku o 50% nikt nie zagwarantuje, że nie może spaść w kolejnym kwartale, kolejne. 20% to absolutnie nie jest wykluczone e, i już widziałem prognozy, że ropa naftowa może kosztować nawet 30 dolarów za baryłkę, czyli jeszcze 25% niżej. A co do samej miedzi, e, no miedź niestety bardzo dużo, w dużej mierze jest uzależniona od koniunktury oczywiście w Chinach, a te Chiny i chińska gospodarka, Pewnie dopiero gdzieś tutaj zaczęłaby nabierać dynamiki, jeżeli pierwsze dwa kwartały rzeczywiście by się udało domknąć na niskich cenach surowców i w związku z tym mieliby oni surowce pod budowę tych lepszych nowych Chin. I dopiero tutaj gdzieś trzeci, czwarty kwartał można by myśleć o tym, że surowce zaczną drożeć pod warunkiem jednakże, tutaj gwiazdka, pod warunkiem, że będzie wzrost i Stanach Zjednoczonych, i Europa się obudzi, i rynki wschodzące pozostałe też zaczną rosnąć. Bardzo dużo tych warunków. Na razie dna na rynku surowców bym nie szukał. E, poczekajmy, aż rzeczywiście sytuacja na całym świecie zacznie przyspieszać. Przyspieszać gospodarczo, a wtedy też będzie automatycznie można liczyć na to, że na surowcach da się zarobić. Surowce pewnie zaczną zarabiać, kiedy obligacje przestaną zarabiać, a więc kapitał przejdzie właśnie z obligacji na surowce. Na razie tego jeszcze nie widać, więc na razie jeszcze tego twardego dna na surowcach bym nie szukał. I to już wszystkie pytania jak widzę do DNA Rynków. Serdecznie dziękuję za uwagę i za aktywny udział w tym programie. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek DNA Rynków, który już za tydzień, gdzie o giełdach, gospodarkach i Twoich pieniądzach. Do zobaczenia.